Witam Was bardzo serdecznie na naszych kolejnych zajęciach. Dzisiaj zajmiemy się dodawaniem ułamków zwykłych. Powinniście już w zeszycie od matematyki zrobić ćwiczenie A i zauważyć też pewną zależność. Jeżeli ktoś jeszcze nie zrobił tego ćwiczenia, to proszę go zrobić. Tak jak Wam dzisiaj pisałam w pliku, ważna jest kolejność wykonywania tych poleceń, które ja Wam piszę, bo często jedno trochę wynika z drugiego, więc to ćwiczenie A ma być takie wprowadzające, także jeżeli ktoś jeszcze tego ćwiczenia nie zrobił, to proszę zamknąć film i zrobić w zeszycie ćwiczenie A. A teraz idziemy. Skoro już zrobiliście ćwiczenie A, to tak jak mówię, zauważyliście pewną zależność. Spójrzmy teraz na ten przykład. Kibice żółtych zajmują 5 dziewiątych miejsc na stadionie, a kibice czerwonych 2 dziewiąte miejsc. Jaką część trybun zajmują łącznie kibice obu drużyn? No i tu mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, 5 dziewiątych to są te ci żółci kibice, 2 dziewiąte to są czerwoni kibice i jak chcielibyśmy obliczyć, ile łącznie zajmują, no to łącznie, jak policzymy sobie, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem dziewiątych miejsc, czyli to, co mamy zapisane tutaj. I czy widzicie, co się stało, gdy ja dodałam do siebie dwa ułamki? Czy ja dodawałam mianowniki? Nie, bo mianownik, zobaczcie, mianownik mi się nie zmienił. Jak tu macie zamalowane to koło, to mi tylko doszły dwie zamalowane części, ale nadal liczba części, na które było to koło podzielone, ona się nie zmieniła. Czyli ja mam teraz 7 dziewiątych. I to jest właśnie sposób na dodawanie ułamków. Czyli jeżeli mamy, oczywiście muszą być te same mianowniki, my na razie się będziemy zajmować przypadkami, kiedy tylko będą te same mianowniki, więc tym się nie marcie. Ale żeby dodać do siebie dwa ułamki, to pierwsza rzecz, oczywiście muszą być te same mianowniki. Ale jak już dodajemy, to dodajemy tylko liczniki. Czyli dodajemy tylko to i to ze sobą, tak? Tylko i wyłącznie liczniki, mianowników nie ruszamy. Mianownik zostaje taki, jaki był. I to wynika z tego tu koła i z tego na tym kwadracie, który rysowaliście w zeszycie, też już powinniście to zauważyć. No to przechodzimy do przykładów, bo tu nie ma co wielce przedłużać. Coś tu narysowałam. I zaczynamy. Mamy dodać do siebie ułamek 3 siódme plus 1 siódma. I znowu, mianownika nie ruszam. Mianownik na pewno będzie 7. I dodaję ze sobą liczniki, czyli 3 plus 1 mamy 4, a zatem mamy 4 siódme. Kolejny przykład. Mianownik 8 oczywiście zostanie, nie ruszam. Dodaję liczniki. 1 plus 3 jest 4. I teraz oczywiście tutaj powinniśmy jeszcze zauważyć, że to dałoby się skrócić i w takiej formie nie zostawiamy. Więc dzielimy licznik i mianownik przez ile? Ja tu widzę, że już przez 4 nawet jesteśmy w stanie od razu podzielić. Jak podzielę przez 4, to tu mam 1, a na dole mam 2. I to w taka forma, no to powinna Was już razić te 4 ósme, że coś trzeba z tym zrobić, że trzeba skrócić. Zawsze sprawdzajcie, jak już będziecie potem dodawać ułamki, czy później odejmować, to zawsze sprawdzajcie, czy Wasz wynik da się jeszcze jakoś uprościć, czy da się jeszcze skrócić. Jeżeli się da, to zróbcie. Kolejny przykład. Oczywiście mianownik zostaje bez zmian. 6 plus 5 mamy 11. O, 11 z 11, czyli to jest po prostu jedna całość, no bo mam ciasto, podzieliłam go na 11 części i zjadłam 11 części, no czyli zjadłam jedno ciasto. Kolejny przykład. Mianownik zostaje bez zmian, no i 2 plus 8 to jest 10. No i tu też nas powinno razić, no bo 10 dziewiątych nie zostawimy tak, tylko wyciągniemy sobie całości. Jak 10 podzielę przez 9, no to 1 dziewiątka mi wejdzie i zostanie jeszcze reszty 1, czyli 1 cała i 1 dziewiąta. Dodajemy kolejne. 7 plus 9 mamy 16, mianownik oczywiście pozostaje bez zmian. I tu też mamy 1 całą i 1 piętnastą. I ostatni przykład, który chciałabym zrobić. Mianownik znowu zostaje bez zmian. 11 plus 7 jest
18. I teraz mamy dwie możliwości. Wy teraz też to robiliście wczoraj w ćwiczeniach. Było zadanie też, że najpierw skrócić, a potem wyciągnąć całość. I tutaj też, zanim wyciągniemy sobie całość, ja proponuję sobie ten ułamek trochę skrócić, żeby nam łatwiej było wyciągać te całości. Podzielę sobie licznik i mianownik przez 2. To mam 9 szóstych i jeszcze sobie podzielę. Teraz widzę, że podzielę przez 3. To miałabym 3 drugie. I teraz dopiero wyciągam całości. Zobaczcie, jak teraz mi łatwo wyciągnąć całości. Jak 3 podzielę przez 2, to mam jedną pełną całość. No i jeden reszty mi zostanie, czyli 1/2, tak? Druga dlatego, no bo tu mam 2 w mianowniku. Idziemy teraz dalej. Mam nadzieję, że to jest jasne. Tak jak mówię, dodawanie tutaj w tym przypadku ułamków, jeżeli ktoś już też opanował dobrze zamianę ułamka niewłaściwego i skracanie, to samo dodawanie, zauważcie, że nic wielkiego, szczerze mówiąc. Ćwiczenie B teraz. Ile tu pokolorowano całych kół i ile piątych części koła? No i teraz mamy najpierw tak, pierwsze zielone koła to mamy tak, 2 całe koła, no i jedną z 5 części, czyli 2 całe i 1/5. Tutaj mamy 1 całą i 2/5, tak, 2 kawałki. No i teraz ja chciałabym dodać. I w takim przypadku, gdy mamy jeszcze części całkowite, to zobaczcie, jak ja chcę dodać, no to automatycznie Wy pewnie też najpierw byście dodali te pełne koła do siebie, czyli 2 plus 1. Czyli mamy 3 pełne koła. No bo to jakoś tak się samo narzuca. No najłatwiej tak zrobić. I teraz dopiero części ułamkowe. Tu mam 1/5, a tu jeszcze 2/5. Czyli razem mam 3/5. Czyli nasz wynik tu powinien być 3,3. I zobaczcie, ja dodawałam osobno ze sobą części całkowite, czyli tu dodałam 2 i 1 najpierw, otrzymałam 3, tak, to dodałam i to mam 3, a później części ułamkowe, czyli 1/5 i 2/5 dodałam i otrzymałam 3/5. Próbujemy, zrobimy znowu parę przykładów i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam tu takie przykłady. 3,5 plus 1,3. Mam ze sobą dodać. No to znowu tutaj. Najpierw części całkowite. Czyli 3 plus 1 mamy 4 całe. I teraz części ułamkowe. 5 plus 3 mam 8. I oczywiście teraz tak mianownik cały czas zostaje ten sam. Czyli tu nic nie grzebiemy z mianownikiem. No ale widzę, że mnie to trochę razi, no bo mam 4 całe i 8 siódmych. Czyli jeszcze jedną całość mogę wyciągnąć, bo mogę to zamienić, że to jest co? 5 całych i 1/7. Kolejny przykład. Jak dodam ze sobą całości, to mamy 3 całe i 5 plus 4 mamy 9, oczywiście 9, no bo w mianowniku nadal zostaje nam 9. No ale co mam? 3 całe torty niech będzie. I 9 kawałków z 9, no czyli to jest jakby kolejny tort, prawda? Czyli mam 4 całe torty. Następny przykład. 8,3 plus 9,3. No to części całkowite. 8 plus 9 mamy 17. No i części ułamkowe 3/4 i 3/4 to jest 6/4. Ale to mi się też nie podoba. Wyciągamy sobie całości znowu. No to mamy co? 18 całych i co? Jak 6 podzielę przez 4, no to będę miała, zostanie mi reszty 2 i 2/4. I tu też powinno nas trochę razić te 2/4, że to możemy skrócić. Więc zostawiamy sobie 18 całych i jak podzielę licznik i mianownik przez 2, to otrzymam 1/2. Kolejny przykład. 84,1 plus 5,4. Dodaję całości. Mam 89 i dodaję części ułamkowe. 1/5 i 4/5 to mam
5 piątych. No i po dodaniu, teraz co? No mam 89 całych pizz i jeszcze 5 kawałków z 5, czyli jeszcze kolejną pełną pizzę, czyli razem mam 90. Kolejny przykład. 2,17 plus 6,4. Dodajemy części całkowite. 2 plus 6 mamy 8. I części ułamkowe. 17 dwudziestych plus 4 dwudzieste. No to co mamy? Jak 17 plus 4 dodamy, mam 21. Oczywiście dwudziestych, bo mianownik nam się nie zmienia. I jak wyciągniemy całości, to mamy 9 całych i 1 dwudziestą. Ostatni przykład. 15,8 plus 9,6. Dodajemy części całkowite. Mamy 24 i części ułamkowe, jak dodamy, to mamy 14 dziewiątych. I wyciągamy sobie znowu całości. Jak 14 podzielimy przez 9, to będziemy mieli jedną pełną całość, tak? Czyli zrobi nam się zamiast 24 to 25, bo tą jedną całość dorzucam. I zostanie mi jeszcze reszta 5, czyli 5 dziewiątych. Skąd się to bierze? No jeszcze dla przypomnienia. Zauważcie, że to bym mogła zapisać, że jest 24 plus i to sobie nawet rozbić, to 14 dziewiątych, że to jest 1 cała i 5 dziewiątych, ale no mam nadzieję, że to już zrozumieliście, bo to wczoraj robiliście. Także gdyby ktoś jeszcze miał z tym problem, to proszę też mnie o tym poinformować. A na dzisiaj to tyle. Zostawiam Wam jeszcze później w ćwiczeniach zadania do zrobienia samemu, żebyście sobie to trochę sami utrwalili, bo wiadomo, że jak patrzycie, jak ja to robię, to też jest, to się wydaje też prostsze, a samemu potem przyjdzie co do czego, to różnie to bywa. Także dziękuję Wam bardzo.